Jestem pianistą, producentem, doktorem instrumentalistyki. Na scenie działam od 10 lat, zagrałem setki koncertów, nagrałem 20 albumów i od kilku lat działam międzynarodowo, współpracując czynnie z muzykami z USA. W swojej twórczości łączę wirtuozowską pianistykę z muzyką elektroniczną. Najważniejsze są dla mnie rozwój, wyobraźnia, wolność i możliwość dzielenia się nimi. Spotykamy się dzisiaj w tej pięknej sali dzięki uprzejmości Teatru Słowackiego, z którym współpracuję od 6 lat, ale moja przygoda z muzyką zaczęła się gdzie indziej. Zaczęła się w Nowej Hucie. Kiedy miałem 11 lat, poszedłem na swój pierwszy koncert jazzowy do Ośrodka Kultury Cypriana Kamila Norwida. Grał wtedy fenomenalny basista polski Andrzej Cudzich, który nagrał absolutnie genialną płytę Able to Listen z Amerykanami, z Ronim Burażem, Davidem Kikowskim i Garym Tomasem. I ta muzyka powaliła mnie zupełnie. Postanowiłem, że będę grał jazz. Poszedłem do szkoły muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza w Hucie. Na początku w klasie perkusji, a później w wieku 17 lat zbuntowałem się i stwierdziłem, że będę grał na fortepianie. Nikt nie dawał mi żadnych szans. W pewnym momencie mojego życia stwierdziłem, że chcę wrócić do tego uczucia, którego doznałem, kiedy byłem w Ośrodku Kultury Cypriana Kamila Norwida i słuchałem Andrzeja Cudzicha i postanowiłem zagrać trasę z Ronim Burażem. Pamiętam, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. On z Nowego Jorku, ja z Nowej Huty. Wydawało się, że tyle nas dzieli, ale kiedy siedliśmy i zagraliśmy, wiedzieliśmy, że łączy nas dużo więcej. Postanowiliśmy nagrać razem album pod tytułem Dance of the Great Spirit, na którym łączymy muzykę rdzennych Amerykanów z muzyką jazzową. W swojej muzyce łączę tradycję europejską, wykorzystuję wirtuozowski fortepian, łączę go z afroamerykańskimi rytmami, z muzyką filmową, z muzyką elektroniczną. Oprócz fortepianu wykorzystuję nowe instrumenty. Gram na instrumencie wynalezionym 5 lat temu. Ten instrument nazywa się Rolly Seaboard i umożliwia mi on przekroczenie barier, które stawia mi fortepian. Bardzo ważną rzeczą w mojej twórczości jest energia, kontakt z publicznością i zawsze dawanie z siebie wszystkiego, zawsze na 100%. Muzyka jest dla mnie ciągiem obrazów. To jest trochę jak film. Każdy kolejny obraz niesie ze sobą zupełnie inną emocjonalną treść. Wykonując muzykę, muszę w ułamku sekundy umieć przełączyć się na każdy kolejny nadchodzący obraz. Jeżeli gram coś, co jest bardzo liryczne, to muszę w ułamku sekundy wydobyć z siebie ten liryzm. A jeżeli dla odmiany chcę w ułamku sekundy zagrać coś, co jest bardzo agresywne albo bardzo energetyczne, to również muszę to umieć wydobyć. Tym jest dla mnie muzyka. Wystawa w Galerii Białej Nowochódzkiego Centrum Kultury jest poświęcona Leonardowi da Vinci. Jest to mój hołd złożony włoskiemu geniuszowi. Dlaczego zainspirowałam się Leonardem da Vinci? Jestem plastykiem, ale ilustratorem. I zdarza mi się też ilustrować książki medyczne, książki dla chirurgów. Dla mnie geniusz Leonarda był czymś więcej niż tylko oglądaniem obrazów malarza. Postanowiłam zrobić notes dla niego, czyli notes dla Leonarda da Vinci. Jakby takie swoje interpretacje 16 działów, na które biografowie podzielili rysunki Leonarda. Inspiracją również dla mnie jest praca Leonarda. Tak jak on, cały czas nie rozstaje się ze szkicownikiem. Leonardo nosił zeszyciki przytroczone do pasa,
a ja noszę swój w torebce albo w torbie plażowej i przechadzając się po lesie, nad morzem, rysuję. Po tej pustyni zwanej miastem również lubię usiąść na jakiejś ławeczce, czy poczekać w kolejce, czy u lekarza i narysować jakiegoś człowieczka, goniącego psa, wygrzewającego się kota. Rysowanie, poza tym, że zapisuje świat, sprawia mi olbrzymią przyjemność. Lubię porównywać sobie rośliny, lubię rysować biegające różne zwierzątka. Lubię też rysować ludzi, lubię się przyglądać światu. To mi odpręża, to mi daje poczucie jakiejś wolności, czegoś niezwykłego. Tak troszkę czuję się jak ktoś, kto kreuje świat, bo rysuje zupełnie coś innego niż jest naprawdę. Bo przecież dmuchawce są białe, a ja je narysowałam złote. Trawki są zielone, a u mnie są złoto-szare. Tak sobie po prostu, czasami wolno i bez pośpiechu, czasami szybciej rysuję świat dookoła. Bardzo lubię malarstwo, lubię malować. Zachwyca mnie akwarela, bardzo lubię dawne malarstwo włoskie. W ogóle zajmowanie się sztuką jest dla mnie drogą, pewnym wentylem bezpieczeństwa. Mam to wielkie szczęście, że posługuję się nim zarówno w pracy jako ilustrator, jak i dla przyjemności, dla wyrażania siebie, po prostu jako malarz.